Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z Reading Vlogiem. Jest, co jest dzisiaj? Sobota. Siódmy dzień sierpnia, tak. Jest koło godziny 13. Ja przyszłam Wam pokazać, co tu będziemy czytać. Pierwsze, coś, co będę zaczynać dzisiaj. Nie patrzcie na moje paznokcie. Niemożliwa para Emmy Mills z wydawnictwa Media Rodzina. Ma to być obyczajówka młodzieżowa poruszająca takie tematy bliskie właśnie młodym ludziom, problemy z, nie wiem, miłością, z odnajdywaniem siebie. Ma być szczera, prawdziwa i śmieszna, aż do bólu. Zobaczymy, będę to sprawdzać i Wam na pewno mówić. Aha, i jeszcze do niej dostałam coś strasznie fajnego. Do tej książki wydawnictwo również przesłało mi taki mały zestaw do szycia. Poleciało. Tu są nitki, igły i jakieś różne rzeczy, na których się nie znam. Ale fajnie, bo brakowało mi czegoś takiego w mieszkaniu, więc teraz już mam. Jeśli chodzi o to, co jeszcze czytam, to aktualnie skupiam się na dwóch książkach. Chcę w końcu skończyć Sylwię Plath, ale o niej już Wam mówiłam wcześniej. I wczoraj też zaczęłam Beach Read, który idzie bardzo szybko, bo jestem już na stronie setnej. I na razie nie mam zdania na temat tej książki, przyjdę Wam powiedzieć później, bo dopiero cała akcja się rozpoczęła. Na ten moment mam jedynie jedną uwagę. Dlaczego praktycznie w każdej książce jest motyw zdrady i ktoś kogoś zdradza? Tam, gdzie jest wątek romantyczny, tam będzie zawsze jakaś zdrada. No może nie zawsze, ale w 90%. Strasznie mnie to irytuje, ale pisałam o tym na Instagramie i widziałam, że Was też, więc cieszę się, że nie jestem w tym sama. Ja już kończę gadać, zbieram się, zaraz wychodzę, muszę iść załatwić kilka rzeczy na mieście, więc odezwę się do Was później. Chodzę z update'em czytelniczym. Jest niedziela, godzina 17:20. Ja jestem na dokładnie setnej stronie Niemożliwej pary. I w ogóle chciałam zwrócić uwagę na okładkę, ponieważ uważam, że jest bardzo taka letnia, kolorowa, ładna bardzo. Podoba mi się ten odcień różu, ale nieważne, okładka to jest najmniej ważna. Jeśli chodzi o samą historię, to poznajemy tutaj Klaudię, dziewczynę, która jest w ostatniej klasie liceum. Jest ona dość zwyczajną dziewczyną, ma swoją jedną najlepszą przyjaciółkę, która chodzi do innej szkoły, z nią spędza większość czasu, z nią uwielbia też na przykład grać w gry komputerowe wraz ze swoim bratem. Kocha swoją rodzinę, ciężko pracuje w szkole, żeby mieć stypendium. I też w szkole nie należy do tych bardziej popularnych dzieciaków, raczej trzyma się z boku, nie lubi chodzić za bardzo na imprezy i nie ma jakichś takich bliskich osób w szkole. I ona też chodzi ogólnie do szkoły tylko dla dziewczyn. Natomiast obok tej szkoły dla dziewczyn jest szkoła tylko dla chłopców, więc tak jakby no, oni się ze sobą wszyscy integrują. I do tej szkoły chodzi chłopak, którego imienia nie umiem wymówić. Pisze się Gideon. Nie wiem, jak się to wymawia, sprawdzę to. No i oni zaczynają mieć ze sobą kontakt i ten chłopak bardzo chce się do niej zbliżyć. Jest taki dość natarczywy, ale w taki no, nieszkodliwy sposób. No i ogólnie na razie ta znajomość stoi w miejscu, bo Klaudia nie jest chętna, żeby pójść z tym jakkolwiek dalej. Ale no,
chłopak próbuje. I mamy też inną bohaterkę, Iris, która wzbudza dość duży postrach wśród rówieśników. Jest to typ takiej dziewczyny, która wiecie, prosto w twarz powie wam jakąś obelgę, zagrozi wam, będzie zastraszać i tak dalej. I takie same odczucia w stosunku do niej ma właśnie Klaudia, która no, na początku dość mocno się jej boi i ta dziewczyna wzbudza w niej taki niepokój i przez pewne wydarzenia to się tak jakby jeszcze bardziej pogłębia. No ale pewnym splotem przypadków dziewczyny zaczynają też mieć ze sobą jakiś tam większy kontakt. Niezbyt chętnie, ale jednak. I uważam, że opis tutaj zdradza za wiele, bo zdradza, co się wydarzy. My pewnie możemy się domyślić tego, co się wydarzy. Myślę, że każdy się będzie domyślał, ale jednak nie wiem, czy to jest potrzebne w tym opisie. Powiem najbardziej ogólnie, jak się da, żeby wam nic tu nie zdradzać, o co w ogóle chodzi w całej fabule i w jakim momencie ja jestem. Na ten moment ci bohaterowie, o których powiedziałam, i też inni uczniowie tych szkół zaczynają pracować nad pewnym wspólnym projektem. Coś takiego mogę powiedzieć. I tyle. Nie chcę wam tutaj nic więcej zdradzać. Ja jestem w momencie, gdy to się dopiero wszystko zaczyna. Dowiedzieliśmy się niektórych rzeczy, pewne akcje zostały już rozwiązane, no i teraz idzie to wszystko dalej. Na ten moment te relacje na razie się nie zmieniają. Są takie, jakie opisałam. Z opisu wynika, że coś tam się pozmienia, ale nie będę wam mówić w jaką stronę. Chyba, że chcecie się dowiedzieć, to po prostu przeczytajcie opis, bo to w opisie jest napisane. Jeśli chodzi o moje odczucia, to na pewno polubiłam główną bohaterkę, chociaż wydaje mi się taka nijaka troszkę, ale wydaje mi się, że to jest jej typ charakteru. Polubiłam też Iris, która jest strasznie ostrą dziewczyną i widać, że jest w niej strasznie dużo smutku i złości i to wszystko wylewa na innych ludzi i widać, że ta dziewczyna po prostu ma problem, ale myślę, że każdy z nas spotkał się z taką osobą w swoim życiu albo większość z nas. I to jest ktoś po prostu, kto nie radzi sobie ze swoimi emocjami. Jest naprawdę niekiedy okropna i w tym wszystkim ta Klaudia mnie strasznie irytuje, że nie potrafi się jej postawić, a jak już się raz jej postawiła, to miała wyrzutu sumienia. I mówiła, że nie chce. Iris jest dla niej cały czas okropna, a Klaudia raz jej coś powiedziała okropnego i od razu ma wyrzuty sumienia. Ja wiem, że ona jest taką dobrą osóbką i po prostu nie chce nikomu sprawić przykrości, ale bez przesady nie powinna mieć aż takich wyrzutów sumienia, skoro ta dziewczyna nią tak pomiata. Po pierwsze, nie powinna się dawać, a po drugie, jak już coś powiedziała takiego, co jest prawdą, to niech nie ma wyrzutów sumienia, więc ja Klaudię tutaj wspieram, dopinguję i niech się nie da po prostu tej dziewczynie. A jeśli chodzi o tego Gideona, nie wiem jak to wymówić, sprawdziłam już na Google tłumacz, ale niestety źle to przeczytało. On w tej swojej nachalności, to nie jest taka niebezpieczna nachalność, wiecie, on po prostu chce zagadać trochę do Klaudii, gdzieś tam ją na imprezę jakąś zaprosi, tutaj zapyta jak tam dzień, tu ją dopinguje jak coś robi, więc jest w tym wszystkim strasznie uroczy. I po prostu ciekawi mnie jak ta relacja pójdzie do przodu i jak to wszystko się potoczy. To co mi się podoba to dialogi. Dialogi są bardzo fajne tutaj, bardzo dynamiczne i niekiedy śmieszne. Czasami aż się zaśmiałam na głos, tak wiecie, wybuchłam śmiechem, bo coś było tak śmiesznego. Więc dialogi bardzo mi się tutaj podobają i przez to fajnie się czyta tę książkę. Więc tak, powiem wam, że na ten moment moje odczucia są bardzo pozytywne i zaraz idę czytać dalej, bo chciałabym dojść chociaż do połowy dzisiaj. I jeszcze czytam Beach Read. To już wam chyba mówiłam o tym wcześniej. I tu już jestem na 133 stronie. Ja wiem, że... Czy właśnie się włączył telewizor? Słuchajcie, ja mam taki problem z tym telewizorem, bo mój chłopak coś tam poprzestawiał, że on się sam włącza i za każdym razem, gdy wychodzę z domu, muszę go wyłączać z prądu. Tutaj poznajemy naszą główną bohaterkę January, która przestała wierzyć w miłość przez pewne wydarzenia. Jest ona autorką romansów, która teraz zmaga się z dość mocnym zastojem, jeśli chodzi o pisanie. Wyjeżdża do takiego domku na plaży, gdzie jej sąsiadem jest mężczyzna, z którym kiedyś studiowała i z którym relacje nie były za dobre na tych studiach. On również jest pisarzem, tylko literatury bardziej poważnej. I przez pewne wydarzenia, oczywiście oni tam zaczynają mieć ze sobą kontakt, ta relacja się odnawia, zakładają się o to, kto szybciej sprzeda prawa do swojej najnowszej książki. Jednak sprawa wygląda tak, że wymieniają się oni gatunkami. Ten mężczyzna ma napisać romans, a January ma napisać poważną prozę. I największa zasada tutaj, nie mogą się w sobie zakochać. Wszyscy możemy się domyślić, jak się cała akcja rozwinie, prawda? Nie będę tu mówić na głos, jakby jednak ktoś się nie domyślał. Ja wiem, że romanse nie są za bardzo dla mnie.
Czasami mam po prostu na nie ochotę i wtedy po nie sięgam. I tak myślałam, że jest teraz, ale jednak nie jest. Jednak coraz bardziej się przekonuję, że ten gatunek nie jest dla mnie. Szczególnie, gdy książka jest tak bardzo schematyczna. O wiele bardziej wolę nawet taką młodzieżówkę z wątkiem romantycznym, gdzie ten romans jest dużą częścią książki, niż taki zwykły romans. Po dość udanej przygodzie z kursem tańca dla niezakochanych, myślałam, że z rozpędu polubię się z tą książką, ale jednak... Nie wiem. Nie, to nie jest tak, że mi się nie podoba, ale to nie jest też tak, że mi się podoba. Nie jestem zaangażowana jakoś szczególnie w historię. Taka jest na razie nijaka i główna bohaterka mnie denerwuje. Takie są na razie moje odczucia. Akcja się dopiero rozpoczęła, oni dopiero teraz, w tym momencie, w którym jestem, tam zrobili jakieś kroki, jeśli chodzi o ten zakład. Więc zobaczymy, jak się dalej potoczy to wszystko. Wiktoria mi mówiła, że jest ciekawa, jak zareaguje na zakończenie, więc... Zobaczymy, co tam się wydarzy. Więc tak, to odkładam na jutro, a teraz siadam dalej do Niemożliwej pary. Dzień poniedziałek, dopiero jest koło godziny 9:30. Ja wstałam dzisiaj o 5:00, zebrałam się, pojechałam do Żywca, byłam na paznokciach, już mam świeże zrobione, już mam 10, a nie 8 jak wcześniej, więc czuję się 100 razy lepiej. Teraz biorę się za czytanie, bo powiem Wam szczerze, że jak jechałam samochodem, to nawet tak troszkę myślałam o tej książce, więc chcę do niej usiąść. Nie patrzcie się na to, co jest z tyłu, bo jest małe przemeblowanie w moim pokoju, więc tam są wszystkie moje książki, które były na podłodze w pokoju i jakieś tam poduszki, nieważne. Ale tak, myślałam o tej książce jadąc, nie czytając jej, myślę o niej, więc jest dobrze. Dlatego siadam, bo chcę dowiedzieć się, jak tam cała sprawa się rozwinie. Zapomniałam, że chciałam Wam opowiedzieć jeszcze o jednej sytuacji z dzisiaj, przerażającej. Gdy przyszłam na paznokcie, to poszłam jeszcze do toalety tam. I ogólnie miejsce, gdzie robię paznokcie, ten salon, jest na parterze. Więc bezpośrednio z chodnika można wejść do salonu. I nie tylko ja mogę tak wejść, bo okazało się, że inne stworzenia również. Takie jak na przykład szczur. Tak. Z którym miałam bezpośrednie spotkanie w łazience. Przy drzwiach. Weszłam do kabiny. O, tam bardzo jest taka malutka łazienka. W takim sensie, że żeby przejść z miejsca, gdzie jest umywalka, do kabiny, musiałam, wiecie, się przeciskać w szparze w drzwiach. No i w tej szparze okazał się być szczur, którego wtedy nie zauważyłam. Dopiero zauważyłam go, gdy wyszłam, żeby umyć ręce. I tak, wiecie, spojrzałam w dół i go zobaczyłam. To było co najmniej straszne. Niestety już, niestety, w sensie dla mnie lepiej, dla niego no gorzej, już nie żył, biedak. Ale i tak to było dość przerażające. Słuchajcie, jestem na 150 stronie w rozdziale 20 i przyznam teraz, pamiętacie jak mówiłam, że ta nachalność taka tego Gideona, nie wiem, jest urocza? Już nie jest. On mnie tak irytuje, nawet sposób, w jaki się wypowiada. To jest aż takie za radosne. Słuchajcie, znalazłam zdanie, które idealnie pokazuje to, jaka jest Klaudia, czyli nasza główna bohaterka. Jeśli Alicja powie o niej coś niemiłego, będę musiała zareagować, a to wbrew mojej organicznej niechęci do robienia scen. Ona jest bardzo taka niekonfliktowa i nie lubi się odgryzać, jak ktoś coś niemiłego do niej powie. I ogólnie najchętniej to by się z nikim nie konfrontowała, ani nic takiego. Nie lubię takich bohaterek, ale widać, że tej Klaudii jednak jest jakiś pazur i potrafi, jeżeli już tak bardzo chce, to potrafi coś powiedzieć i potrafi zareagować, jeżeli ktoś jest na przykład dla kogoś niemiły w jej towarzystwie albo dla niej, w ostateczności coś zrobi.
Słuchajcie, nie spodziewałam się tego, że przyjdę i powiem wam, że ta książka aż tak bardzo mi się podobała. Ale tak jest. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie i na pewno będzie to jedna z lepszych młodzieżówek, jakie przeczytałam. Ja jestem przepełniona tym razem emocjami, bo niedawno ją skończyłam. I powiem wam, że mamy tu niesamowitych bohaterów. Każdego za coś polubiłam. Nie są idealni, zdają sobie sprawę niekiedy ze swoich minusów, z błędów, które popełniają. Starają się nad sobą pracować. Nie zawsze im to wychodzi, co jest świetne. I niekiedy ta droga jest trochę dłuższa. Czyli tak jak w prawdziwym życiu. I ta książka właśnie taka jest, jest prawdziwa i świetnie oddaje emocje, które czuje młoda osoba, ta 18-letnia osoba zagubiona trochę w życiu, która jednak ma inne problemy niż osoba 30-letnia. Ale to nie znaczy, że te problemy są mniej ważne. Autorka tutaj poważnie potraktowała rzeczy, z którymi zmagają się właśnie młodzi ludzie, które dla nich są ciężkie i poważne, tak? Chociaż dla innych mogą nie być. Jak problemy z przyjaciółmi, z pierwszą miłością. Do tego ta książka nie jest cringe'owa, co się często zdarza przy młodzieżówkach. Jest prawdziwa, jest fajnie, dynamicznie napisana. Świetnie ukazuje przyjaźń, te gorsze momenty w przyjaźni, te lepsze i tą prawdziwość przede wszystkim. Do tego niesamowicie tu jest ukazana miłość i ta przyjacielska, i ta romantyczna. Wątek romantyczny naprawdę bardzo fajnie poprowadzony, bardzo powoli się rozwija, tak jak powinno być. I nie jest taki nachalny, jest bardzo subtelny. Nie mamy tu oczywiście jednego wątku romantycznego. Jest kilka par i każdą z nich uwielbiam. Ja jestem zakochana i ja wiem, że ta książka nie jest idealna, ale w tym wszystkim jest niesamowicie prawdziwa, przepełniona różnymi emocjami, które czytelnik sam później doświadcza. I na pewno jest warta przeczytania, bo autorka tutaj świetnie podeszła do sprawy i świetnie wykreowała bohaterów, o których ja na pewno nie zapomnę jeszcze długo. A jeśli chodzi o beach read, to jestem już tutaj, więc jak widzicie, zrobiłam dość duży postęp. Czy moje odczucia się zmieniły? Jakoś nieszczególnie, w sensie nie jestem zaangażowana w całą historię. Główna bohaterka dalej mnie straszliwie denerwuje. Ten Gus, czyli ten właśnie, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam imię, ten mężczyzna, który tam jest jednym z głównych bohaterów, czasami mnie denerwuje, czasami nie, ale jest na pewno mniej irytujący niż ta główna bohaterka, chociaż niekiedy postępuje też beznadziejnie. Chciałabym czasami nimi potrząsnąć i powiedzieć, żeby się ogarnęli, bo to są dorośli ludzie, którzy po prostu niekiedy postępują jak dzieci. Ogólnie powiem wam szczerze, że nawet nie mam ochoty mówić o tej książce na razie. To nie jest tak, że ona mi się bardzo nie podoba, ale tak jak mówiłam, nie jest tak też, żeby mi się podobała jakoś szczególnie. Jestem do niej dość niejako nastawiona. Zobaczymy, co będzie z zakończeniem. Dzisiaj ją skończę. Na Instagramie dam wam znać, czy mi się podoba, czy nie. Więc więcej usłyszycie w podsumowaniu miesiąca. Na ten moment ani nie polecam, ani nie odradzam. Myślę, że dla osób, które lubią romanse, może być to coś fajnego. I tyle na razie powiem. Więc tak, mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Dajcie mi koniecznie znać, czy macie zamiar przeczytać Niemożliwą parę, albo może Beach Read, a może któraś z tych książek jest już za wami. Więc koniecznie mi wszystko piszcie w komentarzach. A ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć!